Drodzy bracia i siostry, w naszych rozważaniach Księgi Objawienia dochodzimy do 10 rozdziału. I w tym 10 rozdziale mamy wizję wielkiego anioła, który podaje apostołowi Janowi książeczkę, a ściślej mały zwój. To jest bardzo ciekawa historia i o tyle jest ciekawa, że znamy z doświadczenia coś takiego jak sos słodko-kwaśny, prawda? Czasami jedliśmy taki chiński sos, ale tutaj jest książeczka, która daje słodycz, ale i gorzkość. Co to takiego? Jak to rozumieć? Jakie praktyczne zastosowanie ma to dzisiaj? Przeczytajmy 10 rozdział Księgi Objawienia. I widziałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok, z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce. Nogi zaś jego były jak słupy ognia, a w ręku swoim miał otwartą książeczkę. I postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie. I krzyknął głosem donośnym, jak ryk lewa, a na jego krzyk odezwało się głośno 7 grzmotów. A gdy przebrzmiało 7 grzmotów, chciałem pisać, lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: zapieczętuj to, co powiedział owych 7 grzmotów, a nie spisuj tego. Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu i poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię i to, co na niej, i morze i to, co w nim, że to już długo nie potrwa. Lecz w dniach, kiedy 7 anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim prorokom. A głos, który usłyszałem z nieba, znowu się do mnie tak odezwał: idź, weź księgę otwartą, którą ma w ręku anioł stojący na morzu i na lądzie. Poszedłem tedy do anioła i powiedziałem mu, by mi dał książeczkę. A on rzecze do mnie: weź i zjedz ją. Gorzkością napełni żołądek twój, lecz w ustach twoich będzie słodka jak miód. Wziąłem więc książeczkę z ręki anioła i zjadłem ją, a była w ustach moich jak słodki miód. A gdy ją zjadłem, żołądek mój był pełen gorzkości. I powiedziano mi: musisz znowu prorokować o wielu ludach i narodach i językach i królach. Z pozoru wydaje się dość to tajemnicza historia, ale spróbujemy wniknąć w nią głębiej, żeby zrozumieć, o co tutaj chodzi. Niewątpliwie pojawia się tutaj potężny anioł, który zstępuje z nieba, ma nietypowe ubranie, jest ubrany w obłok. Obłok często był zwiastunem Bożego sądu. Psalm 97, werset 2 powiada i 3: obłok i ciemność wokół niego, sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu jego. Ogień idzie przed obliczem jego i pożera wokoło nieprzyjaciół jego. A zatem obłok często zwiastował taki sąd Boży, Bożą obecność w charakterze sędziego. Dalej czytamy, że nad głową tego anioła była tęcza. Tęcza przypomina nam o Bożym przymierzu, Bożej wierności przymierzu. Bóg obiecał Noemu, jak wiemy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, Księdze Rodzaju, 9 rozdziale, że już nigdy nie zniszczy ludzkości potopem, i tęcza była świadectwem, że to jest pewne, że Bóg nie będzie już sprawiał ogólnoświatowego potopu. Anioł ten ma twarz podobną do słońca. Słońce wyobraża świętość, taką chwałę świętości. A nogi są podobne jego do słupów ognia. A więc taka moc jest tutaj wyrażona. I ten anioł na pewno jest aniołem, a swoją chwałę zawdzięcza Bogu, bo przychodzi jako jego reprezentant. W ręku trzyma on ściśle nie tyle małą książeczkę, czy otwartą książeczkę, ale mały, otwarty zwój, maleńki zwój. Wtedy nie znano takich książek, tak składanych. Wtedy książki to były zwoje, takie rulony, można powiedzieć. I on zobaczył otwarty, maleńki zwój. I prawą nogę ten anioł postawił na morzu, a lewą na ziemi, co świadczy o tym,
że przesłanie Boże dotyczy całej ludzkości, które jest zawarte w tym zwoju, i zawołał potężnym głosem jak ryczący lew. To znaczy, to nie był głos taki, można powiedzieć, jakiś bezsensowny ryk, tylko chodzi tu o donośny głos, o taki intensywny głos. I czytamy, że gdy zawołał, siedem gromów odpowiedziało mu swoim grzmotem. Co wyobraża tych siedem grzmotów? A co wyobraża ryk lwa? Ryk lwa kojarzy się w Piśmie Świętym także z Bożym działaniem. Księga Amosa, 3 rozdział, werset 8, mówi: gdy lew zaryczy, któż by się nie bał? Gdy Wszechmogący Pan każe, któż by nie prorokował? A więc wiąże się to po prostu z takim rozkazem Bożym, ten ryk lwa, z taką siłą. A Księga Joela z kolei pokazuje nam w 3 rozdziale, w wersecie 21, że grzmot kojarzy się z Bogiem. Pan zagrzmi z Syjonu i wyda swój donośny głos z Jeruzalemu, także zadrżą niebiosa i ziemia, lecz dla swojego ludu Pan jest ucieczką i twierdzą dla synów Izraela. Czyli ten grzmot Boży wyobraża po prostu też zwiastowanie sądu. On zapowiada sąd. Psalm 29 mówi siedmiokrotnie o głosie Pana, który po prostu donośnie rozbrzmiewa. A więc jest to głos zwiastujący tutaj, w wypadku Księgi Objawienia, zwiastujący sąd. I czytamy, że kiedy przebrzmiało siedem gromów, zabrałem się do pisania, mówi Jan. Usłyszałem jednak z nieba głos, który mówił: zapieczętuj to, co powiedziało siedem gromów, i nie pisz tego. Czyli ten mały zwój, ta książeczka, można powiedzieć, taka broszurka, ona miała być objawiona, ona była otwarta. W odróżnieniu od zwoju, o którym czytamy, od księgi, w 5 rozdziale Księgi Objawienia, czytaliśmy o księdze zapisanej wewnątrz i zewnątrz, a ściślej zwoju, zapieczętowanej 7 pieczęciami. Tamta była zamknięta i na razie, jak wiemy, zerwano pierwsze 6 pieczęci, a potem 7 pieczęć. Więc tamta księga była zakryta. Jedynie Chrystus miał do niej wgląd, bo on jest Panem historii. A ta jest od razu otwarta, ta książeczka. Co to oznacza? Ta otwarta książeczka oznacza, że zawiera ona fakty, które są jawne i znane, ale też, ponieważ jest to mała pozycja książkowa, można powiedzieć, broszurka, jest tych faktów niewiele. Jest niewiele faktów i one są jawne, one są objawione. Natomiast tych siedem grzmotów to było coś, co miał apostoł Jan zachować dla siebie. Wiemy tylko na podstawie innych fragmentów Słowa Bożego, że to są grzmoty zwiastujące sąd Boży. Wiemy o tym na przykład z Objawienia, 16 rozdział, werset 18, gdzie czytamy: i nastąpiły błyskawice i donośne grzmioty. I co po nich nastąpiło? I wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi, tak potężne było to trzęsienie. Podobnie Objawienie, 8 rozdział, mówi, że kiedy anioł wziął kadzielnicę, napełnił ją ogniem z ołtarza, rzucił ją na ziemię, nastąpiły grzmoty donośne i błyskawice i trzęsienie ziemi. I po nich nastąpiły plagi. A zatem grzmot zapowiada wykonanie Bożych wyroków. I tych siedem grzmotów też zapowiada, ale w szczegółach nie wiemy, co powiedziano. Nie wszystko nadaje się do publikacji, do nagłośnienia. O tym dowiedział się na przykład prorok Daniel i w 12 rozdziale, w wersecie 4, też miał zataić, jak czytamy księgi Daniela, pewne treści. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Daniela 12:4. Apostoł Paweł został zabrany w duchu do trzeciego nieba, jak mówi 2 Koryntian, 12 rozdział. I w wersecie 4 czytamy, że został uniesiony w zachwyceniu do raju
i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Czyli też nie miał tego wyjawiać. Ale to, co jest potrzebne nam, to zostało nam objawione. I ten potężny anioł, który stał na morzu i na lądzie, to znaczy, że orędzie, które ma do przekazania w tej książeczce, dotyczy właściwie całej ziemi, całej ludzkości, wszystkich mieszkańców, podniósł prawą rękę swoją ku niebu i poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków. Podnoszenie prawej ręki oznacza po prostu przysięganie. Taki zewnętrzny gest, o tym też mówi Księga Piąta Mojżeszowa, 32 rozdział, werset 40. Gdyż podniosę ku niebu rękę moją i powiem, ja żyję na wieki. I ten anioł przysięga na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię i to, co na niej, i morze i to, co w nim. Ktoś może się zastanawiać, czy tu nie mamy do czynienia z jakimś wielomóstwem, niepotrzebnym mnożeniem słów. Jest podkreślane, że Bóg stworzył niebo i jego zawartość, ziemię i jej zawartość, i podobnie morze. Ale jest to po prostu podkreślenie, że Bóg jest Panem wszystkiego. I my musimy o tym pamiętać, bo dzisiaj wielu ludzi, nawet którzy uważają się za wierzących, najchętniej by Boga z tego tronu zwaliło. Oni chcą, moja decyzja, moje działanie, to co ja chcę, to czego ja pragnę. Albo ja pozyskam tego człowieka dla Chrystusa, jak ja tam pójdę, to on na pewno uwierzy. Albo moje modlitwy wyproszą, że ten człowiek się nawróci. My powinniśmy działać, powinniśmy się starać, ale jeśli Bóg nie pobłogosławi, jako suweren, jako najwyższy władca, my nic nie zrobimy. Wszystko, cokolwiek zrobimy w naszym życiu, bez Boga, bez Jego błogosławieństwa, nic nie da. Nawet ewangelizacje dzisiaj polegają na tym, podejmij decyzję, podnieś rękę, wybierz Jezusa. A co Słowo Boże mówi? Kto pierwszy działa w życiu grzesznika, który się nawraca? Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli nie pociągnie go Ojciec. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, mówi Jezus. Więc kto pierwszą inicjatywę podejmuje? A w dzisiejszej ewangelizacji jak jest? Człowiek pierwszy. I potem są tacy braciszkowie, jak jednego znałem, lidera jednej wspólnoty domowej, zielonoświątkowej, ale to nieważne jakiej. Powiedział mi, ja mam wielką zasługę u Boga, bo od dziecka szukałem Boga. Jaką zasługę? To Bóg ciebie szukał od dziecka. Już w dzieciństwie cię znalazł. A nie, że ty szukałeś. A ludzie człowieka stawiają na pierwszym miejscu. Liczy się Bóg. Ten, który stworzył wszystko. I na Niego przysięga anioł, bo na nikogo większego nie mógł. Nie ma już nikogo większego. I co przysięga cudownego? Że to już długo nie potrwa. To znaczy, że te wydarzenia czasów ostatecznych nie będą już bez końca trwały. Te uciski ludu Bożego, te różne prześladowania, te przykrości. Bo cóż możemy powiedzieć, skoro jest to książeczka, jest to mały zwój, wyobraża on fragment zamierzenia Bożego. Tamten zwój duży, z którego siedem pieczęci zerwano, to jest coś większego. A tu jest pewien fragment. I znamy wszyscy podobieństwo Pana Jezusa o kobiecie, która wdowie ubogiej, która chodziła do niesprawiedliwego sędziego. I tam jest wyraźnie powiedziane, że Bóg stanie w obronie, weźmie w obronę swoich wybranych, chociaż wydaje się, że zwleka w ich sprawie, prawda? Łukasza 18, rozdział 7 i 8 werset. Nam się wydaje, że Bóg zwleka w naszej sprawie. Nam się wydaje, że powinien już coś zrobić. Ale Bóg przez tego anioła mówi, że to już długo nie potrwa. Boży czas biegnie inaczej. Bóg wyznacza wszystko w najlepszym czasie, jaki jest najlepszy dla nas. Najlepszy dla Jego zamierzenia. Najwięcej Mu chwały przyniesie, a także pożytkowi Jego stworzeniu. I jest powiedziane, że w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, a przypominam, że omówiliśmy ostatnio plagi sześciu trąb, siódma, siódmy jeszcze nie zatrąbił.
że kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim prorokom. Co to za tajemnica Boża się dokona? Otóż musimy pamiętać, że ta tajemnica Boża to jest zamysł Boży, odkupieńczy zamysł Boży względem ludzkości, który zawiera w sobie zarówno obietnicę odnowienia wszechświata, że nastąpi nowe niebo i nowa ziemia i stworzenie, wszyscy zbawieni będą wyniesieni do wiecznej chwały i szczęścia, ale drugą częścią, mniej przyjemną tej tajemnicy jest to, że wszyscy bezbożni, wszyscy ci, którzy nie uwierzyli i nie wytrwali w wierze, zostaną potępieni na zawsze. I dzieje apostolskie wspominają o tej tajemnicy Bożej, zwiastowanej już prorokom, bo prorocy dużo mówią o tym, chociażby Izajasz bardzo dużo prorokuje o nowym niebie i nowej ziemi. I dzieje apostolskie, trzeci rozdział, werset 20 i 21 mówią: aby nadeszło od Pana czasy ochłady i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Czyli to odnowienie, to nowe Jeruzalem, które ma nastąpić, nowe miasto Boże, Królestwo Boże, którym wszystkie dzieci Boże będą szczęśliwe, wolne od wszelkiego niepokoju, grzechu, zmartwienia i wiecznym, takim najbliższym, jaki tylko można sobie wyobrazić, uszczęśliwiającym związku z Bogiem i ze sobą nawzajem. I ta tajemnica się dopełni, ona zostanie zrealizowana, a to znaczy, że czas historii ludzkości nie przebiega, jak niektórzy mówią, w takich cyklach, w takich kołach, że wszystko się zamknie i znowu. Nie, czas biegnie prosto, aż do końca. Przyjdzie czas, przyjdzie sąd i przyjdzie zbawienie. Ta tajemnica się dokona. I głos, który usłyszał Jan z nieba, powiedział mu teraz coś innego. Powiedział mu tak: idź, weź otwarty zwój z dłoni anioła, który stoi na morzu i na ziemi. I mówi Jan: podszedłem więc do anioła i powiedziałem: daj mi maleńki zwój. Odpowiedział mi: weź go i połknij. Będzie on gorzki w twoim żołądku, ale w twych ustach będzie słodki jak miód. Wziąłem maleńki zwój z dłoni anioła i połknąłem go. W moich ustach był słodki jak miód, ale gdy go zjadłem, mój żołądek napełnił się goryczą. I do czego jest to nawiązanie? Niewątpliwie sprawa tego zwoju i spożycia go, i efekt tego jest nawiązaniem też do Księgi Ezechiela, takim bardzo bliskim, gdzie w drugim rozdziale Księgi Ezechiela czytamy od 8 wersetu: ty zaś, synu człowieczy, słuchaj, co ja mówię do ciebie, nie bądź przekorny jak dom przekory, otwórz swoje usta i zjedz, co ci podaję. A gdy spojrzałem, oto ręka była wyciągnięta do mnie, a w niej zwój księgi, i rozwinął go przede mną. A był zapisany z jednej i z drugiej strony. Były zaś na nim wypisane skargi, jęki i biadania. I trzeci rozdział od 1 wersetu. Rzekł do mnie: synu człowieczy, zjedz, co masz przed sobą, zjedz ten zwój i idź, a mów do domu izraelskiego. A gdy otworzyłem usta, dał mi ten zwój do zjedzenia i rzekł do mnie: synu człowieczy, nakarm swoje ciało i napełnij swoje wnętrzności tym zwojem, który ci daję. Wtedy zjadłem go, a on był w moich ustach słodki jak miód. Także bardzo podobny jest fragment, z tym, że brakuje tutaj tej goryczy u Ezechiela. Mimo że przesłanie jego miało być gorzkie, skargi, jęki i biadania. Jeremiasz, inny prorok, jak wiemy, większość jego przesłania, które otrzymał, to było takie przesłanie, przez którego wszyscy znienawidzili. Jeremiasz się nawet nie ożenił. Nie miał nawet się ożenić i nie miał mieć dzieci, bo był najbardziej znienawidzoną osobą. Był to wróg publiczny numer jeden w Królestwie Judy. Ale on, chociaż te słowa dostawał bardzo ostro od Boga, że Jerozolima będzie zburzona, że pójdą do niewoli do Babilonu, gdzie demaskował ich grzechy, gdzie nawet mówił do tego stopnia, że
Są niezdolni, żeby się nawrócić. Tak już daleko zaszli w swoim grzechu. To w Jeremiasza 15, rozdział, werset 16 mówi: ilekroć pojawiały się Twoje słowa, pochłaniałem je. Twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż Twoim imieniem jestem nazwany Panie Boże Zastępów. Ale czy efekt tego słowa był taki radosny? Na pewno słuchać Słowa Bożego, nawet ciężkiego, sprawia radość. Dziecko Boże cieszy się, jak słyszy Słowo Boże, nawet jeśli są to wyroki Boże. Ale czasami to słowo jest dotykające, ma taki element gorzki. Bo mówi dalej: nigdy nie siadam dla zabawy w gronie wesołych. Siadam samotnie pod ciężarem Twojej ręki, gdyż zawziętością mnie napełniłeś. Także u Jeremiasza bardziej widać nawet niż u Ezechiela tą gorzkość tego zwoju, tej księgi. Jak to rozumieć, tą słodycz i tą gorycz? Słodycz niewątpliwie trzeba tak rozumieć, że Słowo Boże zawiera wiele cudownych obietnic, które są pocieszające. Obietnica życia wiecznego, uwolnienie od grzechu, zmartwychwstania. Wszystko to jest cudowne. I Psalm 119 mówi w Psalmie 103: o, jak słodkie jest słowo Twoje dla podniebienia mego, słodsze niż miód dla ust moich. Ale Słowo Boże niesie z sobą też prawdy gorzkie. To znaczy, mówi też o potępieniu ludzi bezbożnych, o Bożym gniewie. I to jest drugi aspekt, ale też bardzo potrzebny. Z tym, że jest taka lekcja dla nas, żebyśmy tego drugiego aspektu prawdy nie przedstawiali z jakąś chorą satysfakcją. Bo czasami może się zdarzyć, że chrześcijanin będzie takim dziwnym kaznodzieją piekielnym, że będzie się cieszył, mówiąc komuś, że będzie potępiony. To by było chore. Pamiętamy Jonasza, który nie cieszył się ze zbawienia Niniwitów, że się nawrócili pod wpływem jego głoszenia. Wręcz był niezadowolony. My nie powinniśmy mieć też chorego podejścia do bliźnich, że na przykład jeden brat powiedział pewnej osobie tak: będzie się w piekle smażył, a ja będę się cieszył. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Czy to jest zgodne ze Słowem Bożym? Raczej powinniśmy w takim duchu głębokiej pokory i wdzięczności, że nas objęła łaska Boża, chociaż wcale nie jesteśmy lepsi i zasługiwaliśmy na ten sam los, co potępieni, że Bóg nas wybrał, okazał nam swoją dobroć i kiedy głosimy sądy, to w takim złamanym, pokornym duchu powinniśmy je głosić. Ale musimy je głosić. Zaraz sobie podsumujemy to, dlaczego. I zobaczmy, co powiedziano Janowi. Musisz znowu prorokować o wielu ludach i narodach, i językach, i królach. To jest ciekawe, że kiedy czytamy Księgę Objawienia, to wydaje się, że w pierwszym rzędzie ona była napisana do chrześcijan pierwszego wieku, końca pierwszego wieku, przełomu pierwszego i drugiego wieku, bo ocenia się, że Jan ją napisał gdzieś w 96 może rok naszej ery już po Chrystusie, jak to się mówi, Anno Domini, roku pańskiego, niektórzy mówią. Więc co można powiedzieć? Że wydaje się, że dla tych pierwszych chrześcijan było to przede wszystkim pocieszenie, że Rzym nie zwycięży. Że ten pogański Rzym, który ich tak prześladował, który ich tak gnębił, on przegra. I oni jako Babilon Wielki, jako klęskę Babilonu Wielkiego, jako klęskę bestii przede wszystkim upatrywali w pokonaniu Cezara i Rzymu, że ten Rzym pogański upadnie. Ale widzimy, że z tego właśnie wersetu, że Księga Objawienia nie dotyczy tylko pierwszego wieku. Ona dotyczy wielu ludów, narodów, języków i królów. Nie dotyczy tego pewnej części ludzkości, gdzie panował Rzym. A Rzym nie panował wszędzie, bo na przykład w Chinach nie panował, jak wiemy, prawda? A tutaj Jan dowiaduje się, że jego proroctwo dotyczy całej ludzkości. Za chwilę powiemy sobie, co z tego dla nas wynika. Więc, drodzy bracia i siostry, czego uczymy się z tego fragmentu? Uczymy się przede wszystkim tego,
że Słowo Boże ma dwa aspekty. Ewangelia zawiera zarówno złą nowinę, jak i dobrą nowinę. Zła nowina jest taka, że jesteśmy grzesznikami. Jeśli w tym stanie pozostaniemy, pójdziemy na potępienie. I tak samo wyroki Boże ogłoszone w Księdze Objawienia. Kto nie będzie pokutował, kto nie pojedna się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, ten idzie na zatracenie. A to zatracenie jest opisane w 20 rozdziale, w wersecie 10, że tacy ludzie będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków, podobnie tak jak i diabeł i inni. I 14 rozdział Objawienia mówi, werset 11, że dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy. I kiedy weźmiemy pod uwagę to, że w 10 rozdziale, w wersecie 6 Objawienia jest powiedziane o Bogu, że żyje na wieki wieków, to rozumiemy, że na wieki wieków oznacza po prostu wieczne, niekończące się cierpienie potępionych. Jest to tak gorzka prawda, że niektórzy chcą ją usunąć i chcą tylko Słowa Bożego, które jest słodkie jak miód. Na przykład David Servant, który wydał dobrą książkę w Polsce, Pozyskujący uczniów sługa Boży, przeszedł na stronę przeciwników piekła. Uwierzył, że będzie wieczna zagłada, że nastąpi zmartwychwstanie i Bóg po prostu zniszczy, spali bezbożnych. Czyli tak jakby przyłączył się do Adwentystów Dnia Siódmego w tej swojej nauce i do innych. Przed nim odrzucił prawdziwą naukę John Stott, wybitny teolog anglikański, ewangeliczny, ale z tego nurtu ewangelicznego, i wielu innych teologów, no oczywiście oni są w mniejszości, ale jednak przyłączyło się do przeciwników piekła, odrzucili tą naukę. Jakiś czas temu ogłoszono, że w Danii w kościele luterańskim całkowicie zarzucono naukę o piekle. Kościół anglikański też odrzucił naukę o piekle. Także wielu odrzuca. Jest silny nurt też w Kościele Chrystusowym w Stanach Zjednoczonych, gdzie odrzucają piekło. A więc widzimy, że ludzie próbują, kierując się takim sentymentalizmem, takim humanizmem, wyrzucić to, co gorzkie w Słowie Bożym. Ale wiecie, co robią w ten sposób? Próbują wykopać Boga z Jego tronu. Mówią jakby: Boże, Ty nie możesz tak srogo ukarać ludzi. Nie mają świadomości Jego chwały, świętości i majestatu. Bóg jest tak nieskończonym, wiecznym, świętym, wolnym od jakiegokolwiek grzechu Bogiem, że kara za bezbożność wobec Niego, grzech, domaga się też nieskończonej i wiecznej kary. Jeżeli mamy Boga wywyższonego w naszych sercach, a grzech jest dla nas obrzydliwością, jest dla nas straszną i okropną rzeczą, nie będziemy chcieli pozbywać się tej prawdy ze Słowa Bożego o gorzkich sądach Bożych. Będziemy je traktować jako nieodłączny element objawienia Bożego i nie będziemy chcieli się tego pozbyć. I nie będziemy mówić komuś, to jest na przykład Adwentystom Dnia Siódmego, czy innym, czy neguje piekło, że on na pewno trzyma się ściśle Słowa Bożego. Bo jeżeli chcemy być posłuszni Panu Jezusowi i być Jego uczniami, to musimy powiedzieć, że właśnie najbardziej współczujący, kto chodził na ziemi, najbardziej miłosierny, najbardziej łaskawy, powiedział najwięcej słów o ogniu, o ciemnościach zewnętrznych, o tym właśnie, że lepiej utracić nawet członki ciała, niż tam się znaleźć. On najlepiej wiedział, co to za ponura rzeczywistość. Więc jeśli chcemy być podlegli Jezusowi jako Panu, musimy przyjmować też tą gorzką prawdę. Druga ważna prawda z 10 rozdziału, jako wynika: Jan ma prorokować o wielu ludach i narodach i językach i królach. Dzisiaj jest tendencja, głosi się pogląd, na przykład w Kościele katolickim, że jeżeli ktoś nie z własnej winy nie zna Ewangelii, no to jeżeli jest, kieruje się dobrym sumieniem i przestrzega zasad swojej religii, na przykład islamu, judaizmu, to może być zbawiony. Czy Słowo Boże coś takiego mówi? Słowo Boże mówi, że każdy, kto wierzy w Jezusa, może być tylko zbawiony. Ewangelii Jana zobaczmy w 3 rozdziale.
Werset 18. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Nie ma innej drogi. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie, mówi Pan Jezus. A dzisiaj się głosi, że można jakby inną drogą być zbawionym, w innej religii. To co by na to powiedział apostoł Paweł w liście do Galacjan? Mówi bardzo wyraźnie, drugi rozdział, werset 21. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. Skoro przez prawo mojżeszowe nie było sprawiedliwości, człowiek nie mógł się usprawiedliwić przed Bogiem, bo jest zbyt grzeszny. A musiał przyjść Chrystus i umrzeć na krzyżu Golgoty za nas. To jak przez prawa innych religii może człowiek się zbawić, które są tylko cząstkowym jakimś objawieniem prawdy? Częściowo mogą się pokrywać z Biblią. Nawet może nie są w ogóle żadnym objawieniem, ale często coś tam zawierają z prawdy, bo judaizm czerpie jednak ze Starego Testamentu, a Mahomet, jak wiemy, stykał się z syryjskimi mnichami i od nich sporo jako z kupcem swoim wujkiem podróżował. I sporo usłyszał od nich o chrześcijaństwie i zaczerpnął też z Nowego Testamentu te zasady pewne. Więc nie ma zbawienia poza Chrystusem. Stary Billy Graham, który ewangelizował tyle krajów, na starość powiedział w wywiadzie, że kiedyś wierzył, że trzeba uwierzyć w Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię, żeby być zbawionym. Ale teraz wierzę, że mogą być poganie bez Ewangelii zbawieni, z czystego miłosierdzia Bożego. Zaprzeczył w ten sposób całej swojej działalności. Po co jeździł do tych wszystkich krajów i ewangelizował? Trzeba go szanować za tę ewangelizację, ale z drugiej strony teraz zaprzecza temu wszystkiemu. Nie dajmy się zwieść takiemu poglądowi. Ewangelia jest dla wszystkich. Jakiś czas temu, to już dłuższy czas temu, kilka kościołów w Stanach Zjednoczonych przeprosiło, że ewangelizowało Indian. A oni mają przecież swoją bogatą, ciekawą duchowość. W tygodniku powszechnym, w piśmie takim liberalnym, katolickim, wyrażono ubolewanie, że baptyści ze Stanów Zjednoczonych nazwali Indię krajem pogańskim, który trzeba zewangelizować, że tam jest dużo pogaństwa. I w tygodniku powszechnym napisano ubolewanie, jak można ewangelizować, skoro oni mają tak wspaniałą, bogatą duchowość w hinduizmie. Tymczasem Ewangelia jest, i tak samo Księga Objawienia, jest dla ludów, narodów, języków i królów. Chrześcijaństwo nie jest tylko dla Zachodu. Niektórzy myślą, że to jest religia Zachodu. Ono powstało tak naprawdę na Bliskim Wschodzie, a dotyczy wszystkich, bo każdy jest grzesznikiem i każdy potrzebuje Jezusa Chrystusa. I nie wierzmy tym poglądom, że poza Ewangelią, poza Chrystusem można być zbawionym. Nie martwmy się o tych, którzy nie słyszeli Ewangelii. Jeżeli się martwimy, bo niektórzy mówią, a co z tymi, co nie słyszeli Ewangelii? To wspieraj, bracie, siostro, misje jakieś, działalność takich organizacji, które szerzą słowo. Jest tu wśród nas brat Marcin, jest w takiej organizacji Word of Life, która też zajmuje się szerzeniem słowa chociażby wśród młodzieży. Więc wspieraj wtedy misję. Jeżeli sam nie możesz wyruszyć, wspieraj. Po to są misje, żeby to Słowo Boże było rozszerzone. A więc przekonujemy się, że musimy głosić całe Słowo Boże i każdy z nas, tak jak umie, tak jak potrafi, i tą część słodką, i tą część gorzką. I każdy z nas musi pamiętać, że Ewangelia jest dla wszystkich. Nie ma takich ludzi, on jest taki dobry, on chyba nie potrzebuje Ewangelii. W obliczu absolutnie świętego Boga nikt nie jest dobry. Każdy potrzebuje Ewangelii. Więc zapamiętajmy, drodzy, te lekcje i bądźmy przede wszystkim dobrym świadectwem w naszym życiu, żebyśmy byli ozdobą Ewangelii Chrystusowej, ale też, żebyśmy mieli też odwagę głosić innym. A naprawdę warto. Warto otwierać usta, dzielić się, warto rozdawać traktaty, w różny sposób zabierać głos do broni Ewangelii, bo czasami nie wiemy, kto uwierzy. Głośmy całą prawdę i głośmy ją wszystkim, którzy jej nie znają. Amen.